Faktoria w Pruszczu Gdańskim stała się ponownie miejscem obrad naukowców zajmujących się historią. Tym razem w Międzynarodowym Bałtyckim Parku Kulturowym gościli uczestnicy drugiej edycji konferencji Mare Balticum. Cieszę się, że istniejemy na tej mapie naukowej, że nasza faktoria jest gdzieś w świadomości naukowców, nie tylko polskich. Badacze z całej Europy debatowali nad tematem przewodnim wymiana i władza, od średniowiecza po XIX wiek. Gratuluję organizatorom tego ważnego, odpowiedzialnego zamierzenia naukowego, tym władzom Wydziału Historycznego, Wydziału Prawa Administracji. Konferencja została zorganizowana przez studentów, doktorantów oraz pracowników naukowych Uniwersytetu Gdańskiego z dwóch wydziałów. Główną ideą jest to, żeby historycy, archeolodzy, historycy sztuki mogli wymieniać własne doświadczenia, dzielić się swoimi badaniami. W imieniu organizatorów chciałem wyrazić ogromne zadowolenie i szczęście z uwagi, że pan rektor Józef Arno-Włodarski zaszczycił nas swoją obecnością. Wsparcie pana rektora jest dla nas nieocenione. Z pomocą władz miasta Pruszcz Gdański oraz starosty gdańskiego pana Stefana Skoniecznego mogliśmy znaleźć się w tym miejscu i mamy nadzieję, że również w przyszłym roku będziemy mogli tutaj się spotkać. To wsparcie stało się niezwykle istotne, jeżeli chodzi o organizację tego przedsięwzięcia. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku też będziemy mogli liczyć na Uniwersytet Gdański. Patronat nad konferencją objęła jego magnificencja rektor Uniwersytetu Gdańskiego profesor Bernard Łammek. Polecamy również zobaczyć Narodowe Czytanie w Pruszczu Gdańskim oraz 76. rocznica wybuchu II wojny światowej w Pruszczu Gdańskim. Polub nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.